W dzisiejszym spotkaniu Motor Lublin pokonał moje Bermudy Stal Gorzów. Zobaczmy wypowiedzi uczestników. Przegraliśmy 2 punktami, to nie jest dla nas na pewno radosne, dla kibiców. A jednak to daje nam motywację do dalszej pracy. Nie mogę być do końca też zadowolony, bo zespół przegrał, także liczy się końcowy rezultat. Tak patrząc po punktach, powiem szczerze, byłbym zadowolony, gdyby zrobił 4-5 punktów, on zrobił dużo więcej, znalazł się w biegach nominowanych, gdzie miałem dość duży ból głowy ze względu na wynik, który był i odpowiedzialność. No nie udało się pokonać Drabika, który można powiedzieć przy przestrzeniu całego meczu no, był dużo słabszy od kolegów, ale jednak no, to potencjał ma wielki i odpłacił. No trudno, no, ale jestem bardzo zadowolony z jego indywidualnego wyniku, nie z postawy całego zespołu, bo przegraliśmy, aczkolwiek no, rywal był znakomity. Drabik Maksym spełnił moje oczekiwania, bo tak czułem, że on będzie dobrze jechał. W trzecim swoim wyścigu, kiedy przyjechał czwarty, ale naprawdę już był szybki, tylko sytuacja torowa była taka, że musiał zamknąć gaz, żeby nie wpaść na kolegę i został czwarty, ale już było widać, że jest lepiej. Potem przyjechał drugi i rzeczywiście mieliśmy taki wybór, na kogo postawić w wyścigu 14, czy na Maxa, czy na Mateusza Cierniaka, który też odjechał dobre zawody, ale uważaliśmy, że Max jest coraz szybszy, jedzie coraz lepiej. Postawiliśmy na niego, wygrał wyścig, bardzo ważny. No i udało się wygrać mecz, bo Mikel dzisiaj był niesamowity. To my byliśmy u siebie, to my powinniśmy to spotkanie wygrać. No i tak jak powiedziałem, no musimy po prostu teraz nie popełniać po prostu tych błędów w przyszłości. Co więcej mogę powiedzieć? Nie tak wyobrażaliśmy sobie tą inaugurację sezonu. Na pewno warunki przed nami były postawione trudne, bo silny przeciwnik, zmiana toru, do tego toru jeszcze przykryty plandeką. Nie mogliśmy za bardzo tutaj przed meczem nawet potrenować. No i cóż, mecz był bardzo zacięty, myślę, że mógł się podobać kibicom, niestety to drużyna z Lublina cieszy się dzisiaj z 2 punktów w tabeli. No i jedyne co możemy teraz zrobić, to tą złość sportową spożytkować na wyciągnięcie poprawnych wniosków, żeby nie popełniać tych błędów w przyszłości, ale na pewno musimy mieć świadomość, że zmierzyliśmy się dzisiaj z bardzo silnym rywalem, który no myślę, że bardzo dobrze po prostu obnażył jakieś takie nasze słabości, nad którymi teraz musimy pracować. Wierzyłem w to, że z czwartego pola Mikel jest w stanie wygrać. Akurat układ torów był taki, że Mikel miał czwarte pole, a dzisiaj nie liczyłem, ale myślę, że z 15 wyścigów 9 albo 10 razy wygrało czwarte pole. Dlatego uważałem, że w tej dyspozycji, jeżeli tylko nie prześpi startu, to będzie dobrze. I rzeczywiście tak było. Myślę, że teraz solidnie przepracujemy okres, aby w Lesznie odnieść zwycięstwo. Jednak sezon trwa dalej. No. Kibicujmy fair, to na pewno nas mobilizuje, zawodnicy mają, można powiedzieć, stosuje kasa takiego sportowego i to powoduje to, że będziemy starać się zadowalać siebie, ale przede wszystkim kibiców.